Witajcie serdecznie. Typowanie KSW63. Co prawda już zrobiliśmy jedno typowanie, natomiast z przyczyn technicznych troszkę nie byliśmy zadowoleni z materiału, więc powtarzam dla Was to nagranie. Zmieniałem troszeczkę scenerię, ponieważ dzisiaj jesteśmy w takim leśnym klimacie. Może ten spokój, może ta natura pomoże nam, żeby nasze typy tym razem były wszystkie zwycięskie, ponieważ ostatnio 4 na 5 typów nam się udało trafić, co bardzo fajne, udało nam się trafić, jak zakończy się jedna z walk, dokładny typ, także z tego byliśmy zadowoleni. Słuchajcie, dzisiaj KSW63, bierzemy na tapetę 5 walk, także spróbuję wytypować 5 walk z tej karty walk. Dla Was coś ekstra. Starcie kategorii ciężkiej postanowiliśmy wytypować razem z zawodnikiem FEN wagi ciężkiej Pawłem Biernatem, tak więc również zachęcam Was do zobaczenia tego odcinku, tam jest dokładna analiza tej walki. Tak więc, żeby nie przedłużać, lecimy. Pierwsze zestawienie to Aleksander Rakas kontra Tomasz Romanowski i tutaj mówimy o catchweightie do 80 kg. Powiem Wam szczerze, że to może być jedna z najbardziej emocjonujących walk na tej gali, ponieważ obaj panowie lubią się bić, obaj panowie lubią walczyć w stójce, obaj wydaje mi się, że troszeczkę nie kalkulują, tak więc będzie ogień w tej walce i szczerze Wam powiem, że to może być jedna z najlepszych walk na tej gali. Tomek Romanowski bardzo dobrze wyglądał w stójce z Patrykiem Kinclem, nakładał na niego dużą presję i skutecznie bronił obaleń, szczególnie w tej pierwszej rundzie właśnie. W walce z Izu Surdo Tomek również wywierał mocno presję, pomimo kontr rywala starał się iść do przodu, wygrywać te wymiany, skracał dystans, tak więc naprawdę bardzo dobrze zaprezentował się w tym pojedynku. Co do Aleksandra. Aleksander wraca po porażce z Michałem Michalskim w debiucie w KSW. Zawodnik walczący w odwrotnej pozycji, lubi walczyć w stójce, często używając niskich kopnięć oraz kopnięć na wątrobę, do czego oczywiście predysponuje jego walka z odwrotnej pozycji. Bardzo dobrze w ostatnim pojedynku wyglądał w klinczu, dominując swojego rywala, celnie trafiał, szczególnie w tych momentach, kiedy zrywał sobie ten klincz. Minusem Aleksandra jest to, że on niepotrzebnie troszeczkę wdaje się w bijatykę, idąc do przodu i właśnie przez to przegrał swój pojedynek przez TKO, swój ostatni pojedynek w KSW. Moje typowanie. Obaj panowie, tak jak wspomniałem, nie boją się walki w stójce, nie boją się iść do przodu, nie boją się tych wymian. Natomiast moim zdaniem Romanowski ma ten atut, że potrafi lepiej trzymać cios. Potrafi przyjąć ten cios i iść do przodu. Dlatego mój typ na tą walkę to Romanowski. Natomiast dla odważniejszych możecie spróbować Romanowski przez KO bądź TKO i tam jest dużo większy i dużo lepszy kursik. Kolejny pojedynek. Antun Racic kontra Jakub Wikłacz. I tutaj można by było powiedzieć doświadczenie kontra młodość. Nie do końca. Obaj panowie nie ma aż tak dużej różnicy wieku. Natomiast Antun jest zdecydowanie bardziej doświadczonym zawodnikiem. Toczył już kilka walk w KSW, toczył walki o pas, miał ten pas, toczył pięciorundowe pojedynki. No Jakub to jest zdecydowanie młodość, przebojowość, także uważam, że też będzie sporym zagrożeniem, ponieważ nie ma nic do stracenia w tej walce. Co do samych zawodników, Artur Racic wraca po przegranej z Sebastianem Przybyszem przez decyzję. To zakończyło serię 6 zwycięstw z rzędu w KSW. Antun to solidna stójka, mocne zapasy, mocny parter. Nie jest to zawodnik, który walczy efektownie, ale na pewno efektywnie. Jakub Wikłacz, podobnie jak Antun, przegrał z Przybyszem, natomiast w kolejnej walce wrócił na zwycięską ścieżkę z Patrykiem Surdynem przez decyzję. W tej walce solidne zapasy, dobry parter, dużo, bardzo dużo dobrej i efektywnej pracy, obijając Patryka, także to mogło się naprawdę podobać. Kuba jest underdogiem w tej walce, natomiast ja bym nie przekreślał jego szans, szczególnie jeśli pójdzie drogą Damiana Stasiaka, skupi się na obijaniu nogi, czy tam nóg, no i jeśli będzie bronił dobrze obaleń, to ma naprawdę szansę wypunktować Antuna, taki powinien być przynajmniej jego gameplan. Co do mojego typu, w tej walce uważam, że kluczowym elementem będzie doświadczenie i warunki fizyczne. I tutaj Antun zdecydowanie w jednym i w drugim aspekcie przeważa. Dlatego uważam, że Antun może zdominować tą walkę i jeśli wygra, a tak bym typował, to wygra tą walkę przez decyzję po 3-rundowej walce. Kolejny pojedynek i przyznam się szczerze, że jak dla mnie osobiście
najbardziej emocjonujące starcie, czyli Damian Janikowski kontra Paweł Pawlak. I tutaj zderzenie bardzo, bardzo doświadczonego zawodnika Pawła, który toczył swoje pojedynki dla organizacji UFC, a ostatnio zdobył pas Babilonu. Natomiast Damian Janikowski, twardy, mocny, dynamiczny zawodnik, który walczył z bardzo mocnymi nazwiskami. Co prawda przegrywał te walki przed czasem, natomiast Damian cały czas się rozwija, cały czas stara się być coraz lepszy i uważam, że z walki na walkę pokazuje coraz to więcej. Problem natomiast może być tutaj trochę kondycja, ze względu na tą mocną dynamikę, szczególnie na początku walki. To problemu Damiana może być troszeczkę wytrzymałość, czy on wytrzyma tempo tych trzech rund. Ale to spokojnie, zajmijmy się po kolei analizą każdego z zawodników. Zaczynając od Damiana. Nie analizując jego walk, można zobaczyć po rekordzie, że Damian jest zdecydowanie, tak jak wspomniałem, za mocny na słabych rywali, ale w pojedynkach z lepszymi rywalami nie potrafi rozstrzygnąć tego na swoją korzyść i przegrywa, a jak już przegrywa, to przegrywa przed czasem. Damian charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką, co jest zarówno atutem, ponieważ jest groźny, eksplozywny, bije mocno, mocno bije te kombinacje, ale również to jest jego pięta Achillesowa, ponieważ przez tą dynamikę, przez tą moc, który wkłada w każde pojedyncze uderzenie, no nie potrafi ich troszeczkę różnicować i widać wraz z rozwojem walki, że traci energię, traci siły, nie jest już tak dynamiczny jak na samym początku walki. Kolejnym aspektem, który uważam za minus u Damiana, jest chęć tych widowiskowych rzutów, które nie przynoszą większego pożytku, ponieważ po pierwsze, ciężko po takim rzucie skontrolować rywala. Po drugie, takie rzuty wymagają większego nakładu sił ze strony Damiana. Po trzecie, bezpośrednio po każdej próbie, którą Damian wykona, a ona się nie uda, no to wiadomo, Damian traci dużo więcej siły, niż traciłby to w takich normalnych obaleniach, gdzie no nie wymagają one aż tyle siły. Jeśli Damian poprawi ten element i nie pójdzie tak mocno od samego początku, to na pewno będzie groźny w tej walce. Co do Pawła, no tutaj jego kluczem, jeśli chodzi o tą walkę, będzie przygotowanie fizyczne i dwa, dobry game plan, żeby umieć przeciwstawić się Damianowi, szczególnie jeśli chodzi o pierwszą rundę, bo tutaj Damian będzie najgroźniejszy. Wraz z upływem pojedynku uważam, że Paweł będzie przejmował kontrolę w tej walce i to on ostatecznie może wyjść zwycięsko z tej walki. Tak więc moje typowanie, bezpieczny typ to, że walka nie zakończy się w pierwszej rundzie, natomiast bardziej odważny kurs to, że Paweł Pawlak wypunktuje na dystansie trzech rund Damiana. Uważam, że pierwsza runda może pójść na korzyść Damiana, ale dwie kolejne już będą na korzyść Pawła. Darko Stosić kontra Michał Andryszak. Starcie królewskiej kategorii. Typowałem tą walkę z Pawłem Biernatem, także możecie zobaczyć tą analizę. Słuchajcie, mój typ na tą walkę bezpieczny to Darko Stosić. Uważam, że to doświadczenie powinno być na jego korzyść. Jeśli Darko miałby przegrać tą walkę, to na pewno w pierwszej rundzie Michał na niego ruszy i to może przechylić szale zwycięstwa na korzyść Michała. Natomiast no, Darko udowodnił, szczególnie w walce z Michałem Kitą, że potrafi przetrzymać ten napór i uważam, że tak samo będzie z Michałem. Przetrzyma ten napór, wygra tą walkę. A co więcej, powiem wam, że wydaje mi się, że tą walkę wygra Darko na punkty i tutaj jest dużo większy kurs. Tak więc bezpieczny kurs, Darko wygrywa, natomiast dla bardziej odważnych Darko przez decyzję. I walka wieczoru. Patrick Kintz kontra Roberto Soldic. Przyznam się szczerze, że również świetne zestawienie. Faworytem w tej walce jest Roberto, natomiast Patrick Kintz przy odpowiednim gameplanie ma szansę tą walkę obrócić na swoją korzyść. Atutami jego w tej walce jest to, że Roberto długo nie walczył w kategorii 7-7 i to zbijanie wagi może być problematyczne dla niego, żeby później był świeży i mógł stoczyć 5-rundowy pojedynek. Ale spokojnie, zajmijmy się po kolei i zacznijmy od Patryka. Patryk to solidny zawodnik, który potrafi wygrywać swoje pojedynki w każdej płaszczyźnie. Na ostatnich 5 zwycięstw walki przypada tylko jedno poddanie, jedna decyzja i aż 3 TKO bądź KO. W tej walce czuję, że Patryk, znając zagrożenie ze strony Soldicia, jak mocno bije, jak mocno atakuje, będzie starał się w tej pierwszej rundzie przenieść walkę do parteru i tam zneutralizować te potwornie mocno bijące ręce Roberto. Czy mu się to uda?
Ciężko powiedzieć, no ma papiery na to, żeby to się udało. Taki game plan sugeruje, że będzie w pierwszej i w drugiej rundzie, jeśli oczywiście uda mu się go wykonać. Co do Roberto. Roberto, seria 5 zwycięstw w bardzo dobrym stylu, 4 zwycięstwa przed czasem, zdominowanie Michała Materli, tak więc naprawdę jest groźny i sieje postrach zarówno w kategorii 77, jak i 84 kg. Roberto bardzo niebezpieczny w stójce, bije bomby, kopie na wątrobę. Naprawdę no, ciężko jest przygotować gameplan na takiego zawodnika, bo on nie tylko potrafi mocno przyłożyć, jak również różnicuje te ciosy i celuje w walce, tak? Tak więc bije na górę, bije na dół. Tak jak wspomniałem, problemem u Roberto może być tutaj to, że dawno nie robił wagi, więc zobaczymy, jak on się w tym odnajdzie. Natomiast co do typu, jeśli chodzi o tą walkę, to ja zdecydowanie uważam, że Roberto wygra tą walkę przed czasem i będzie to TKO bądź KO. Nie będę typował, w której rundzie. Wydaje mi się, że jeśli wygra w ten sposób, to pierwsza albo początek drugiej rundy. Natomiast zdecydowanie typ na Roberto i to on w tej walce wyjdzie zwycięsko. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Zaraz zobaczycie pełen kuponik, który my złożyliśmy i który będziecie mogli sobie obstawić. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego typowania. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, oglądania. Już za niedługo wjeżdża odcinek z Justyną Chabą, także przygotujcie się, bo naprawdę jest świetny. Pozdrawiam Matiego, który jest na wakacjach, dlatego go tu nie ma i muszę sam typować i brać na siebie całą odpowiedzialność tego typowania. Widzimy się w następnym typowaniu. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Hej.